Witajcie, witajcie kochani w Energetyce Dnia 18 października 2019 roku. I niektórzy mogą powiedzieć, uff, piątek. Kiedyś mówiłam, że piątek to początek weekendu. Jedna pani zwróciła mi uwagę, że wcale że nie, że weekend to jest sobota. Ale ja już z własnego doświadczenia wiem i z doświadczenia państwa, że niektórzy z państwa na przykład wyjeżdżają w piątek już, żeby gdzieś spędzić dwa dni z dala od domowych pieleszy, w jakimś spalbą swojej rodziny. Albo, proszę państwa, jest już taki powiew, ów, koniec tygodnia, można będzie odpocząć, nie wiem, można będzie wieczorem winko wypić. Ale jeżeli bym patrzyła na numerologię dzisiejszego dnia, to jesteśmy, proszę państwa, pod wpływem y, 22 z całości. Czyli ja bym powiedziała, możemy sprowadzić do czwórki, aczkolwiek 22 to nie czwórka i nie są to na pewno dwie dwójki. Jakby mnie oglądały moje dziewczynki, które były na warsztatach Tarota, to wiedzą, że ja powiedziałam, że jak mi ktoś powie, że 22 to już czwórka albo dwie dwójki, to będzie całej grupie stawał, stawiał kolację. Oczywiście dotyczy to bardziej dnia urodzenia niż takiej energetyki. Ale w związku z tym, że z całości jest 22, to też jakaś magia w tym dzisiaj może być. Magia do czego? Oczywiście można powiedzieć do rozwoju wewnętrznego. Gdybyśmy chcieli się rozwijać duchowo, ezoterycznie, wewnętrznie, to bym super, przy 22 się rozwijamy. Przy 22 dobrze by było, żebyśmy się czegoś uczyli, ale może jakąś książkę ezoteryczną czy psychologiczną przeczytamy. Ale jeszcze, kochani, z dnia... Z dnia mamy dziewiątkę, czyli bym powiedziała znowu, będziemy otwarci, podatni na energie kosmiczne. Jeżeli ktoś ma gdzieś dobre antenki, co by za chwilę ktoś nie powiedział, że Rutkowska z lekka szurnięta, ale możemy właśnie tą energię kosmiczną odczuwać. Bardzo dobry dzień do medytacji, do uzdrawiania, do zrobienia porządku z wieloma sprawami, ale, proszę Państwa, również na płaszczyźnie fizycznej, bo nie każdy, każdy kto ogląda energetykę, jest ozytorykiem i ma medytować tylko i, nie wiem, korzonki jeść, ale oglądają mnie też ludzie mocno stąpający po ziemi i dla tych mocno stąpających, chciałam powiedzieć sprzątających, stąpających po ziemi, może być to czas porządku 22 z nadrabiania zaległości i wszystkie robienia dla społeczeństwa, dla innych czegoś, i właśnie to dla innych będzie im pchało, pchało ich do działania, i wszystkie osoby, które na przykład mają problem z finansami, w dzisiejszym dniu, jeżeli z serca zrobią coś dla innych, to otworzy im się kanał e, dobrych pieniędzy, bo tak działa 22. Jeszcze bym mogła dużo gadać, dużo gadać, ale przechodzę do kart. Proszę Państwa, cały czas mój ulubiony nowy tarot. Zakochałam się w nim, prawie z nim śpię e, i cieszę się, że nie wszyscy go mają. Bo ja zawsze lubię takie karty, których nikt nie ma, aczkolwiek dzisiaj to jest trudno nie, mieć takie karty, których nikt nie ma. Ale tego tarota pokochałam bardzo i tak mi dobrze gada. Więc ja dzisiaj będę Państwu gadała i dzisiaj, żeby było sprawiedliwie, zacznę od raka. I co wydarzy się w dwóch zdaniach, na co powinny zwrócić uwagę e, wszystkie wibracje astrologiczne znaki Zodiaku i my. No bardzo ładnie wychodzi, znaczy bardzo ładnie wychodzi, karty pokazują, <laughs> że oczywiście możemy sobie dzisiaj pozwolić na coś ekstra, coś eleganckiego, ekstrawaganckiego, być może kupienie czegoś drogiego, ale też nie zapominajmy o pracy. Czyli piątek, weekendu, początek pewnie będziemy pod hasłem pracy. <laughs> Przepraszam. Zaczynam od raka 18 października, co z rakiem. <laughs> Przepraszam. Ósemka mieczy. Ósemka mieczy, proszę Państwa. Ech. Karta. Trudna karta. Trudna karta. Aż, aż mi szkoda, raku, że taką ci wyciągnęłam, ale może się nie sprawdzi. Jest to taka karta trudnych emocji, przede wszystkim na przykład w kartach Ciro Marchetti, w większości kart, bodajże w tarocie snów, ale to jest jeszcze gdzie indziej wykorzystana ta karta, jest kobieta w bańce mydlanej. tak? W takich klasycznych kartach to jest kobieta, która ma związane ręce, obwiązana jej sznurem. Ona sama siebie obowiązuje przez swoje myślenie, czyli wiele raków może czuć się dzisiaj niezrozumiałych przez innych, może cierpieć aż za nadto nieadekwatnie do sytuacji, ale i gdzieś nie do końca chcieć wyjść z tego cierpienia. Mam nadzieję, że to państwo potraktujecie drogie raki jako przestrogę i będziecie wiedziały, żeby w ofiarę, bycie ofiarą i cierpiennikiem nie wchodzić. Rak, później jest lew. Lew karta moc. Lew karta moc. Jedna z najlepszych rota. Jeżeli lwie masz cel i nawet stosób osób, powie puknij się w głowę, ale ty czujesz ten cel, rób to. Świat należy do ciebie. Dobrze, teraz panna. A i jeszcze powiem przy, przy, przy tej mocy, powiem, że e, wasz urok osobisty wzrośnie, szczególnie kobiet i wielu mężczyzn może was postrzegać bardzo fizycznie, seksualnie i mieć nie bywało ochoty na was. I tyle. Zobaczymy, co do przyniesie. a piątek takim rzeczom sprzyja. Teraz patrzymy patrzymy panna panna. Panna. Karta gwiazda. Wyszły dwie, ale wzięłam pierwszą. Karta gwiazda. Ech, karta gwiazda. W zależności. E, drogie panny, w jakim jesteście okresie swojego życia, bo każda panna może być w zupełnie innym okresie swojego życia, jeżeli na przykład byłybyście e, panną pragnącą mieć dziecko, to gwiazda jest bardzo dobrą kartą, żeby, żeby doszło do poczęcia dziecka, może jesteście panną, która chciałaby zrobić karierę artystyczną albo coś stworzyć, to na pewno jest dobry dzień, a może jesteście panną, stąpającą po ziemi, to przy tej karcie może być taka sytuacja, że dzisiaj sobie pofolgujecie z różnymi rzeczami, również z finansowymi. Ale gdybyście mieli wydawać finanse na ładne rzeczy, to jest to dobry czas. Ta karta sprzyja też miłości, ale raczej takiej trochę platonicznej bo tylko w, w brzuchu zerkania na siebie, jakiegoś takiego de delikatnego dotknięcia siebie, ale raczej nie miłości fizycznej. I tutaj też możecie wyidealizować innych ludzi. Dobrze, teraz przechodzę do wagi. Waga i 18 października mamy kartę śmierć. Karta śmierć nie oznacza śmierci fizycznej, pamiętamy, oznacza ona transformację. Więc dzisiaj wago, może na coś innego, na coś spojrzysz inaczej niż zazwyczaj. Być może jakieś sprawy, które wydawały się już za zakończone, do ciebie wrócą. Być może jakaś stara relacja się uaktywni. Być może coś wróci do ciebie do poprawki. A być może banalnie możesz mieć problem z kręgosłupem kośćmi czy z jakimś stawem. Uważaj na to. Teraz patrzymy skorpion. 18 października, skorpion, karta siódemka Pucharów. Tu akurat jest bardzo ładnie przedstawiona ta karta, ale to jest dla mnie, to zawsze jest trochę wykrzywiona rzeczywistość. Czyli wy dzisiaj, drogie skorpiony, możecie mieć tendencję do widzenia inaczej rzeczywistości niż jest naprawdę. Raczej nie podejmujcie ważnych życiowych decyzji, żebyście później. Nie zrobili czegoś, czego możecie zażałować, albo yy, nie mogli cofnąć. Uważajcie również na różnego rodzaju nałogi, używki, żeby Wam coś nie zaszkodziło. Yy, teraz strzelce, 18 października, i co czeka strzelce? Królowa mieczy, królowa mieczy. Bardzo bym powiedziała chodliwa w tej talii, ona często nam wychodzi, prawie codziennie wychodzi Królowa Mieczy, ale królowa mieczy drogie strzelce ja bardzo lubię, bo Królowa Mieczy generalnie jest pokazana, że jako kobieta, czyli sprawy związane z kobietą mogą być ważne. Jeżeli byście mieli dzisiaj iść poradę jakąś do kogoś, do lekarza, prawnika, czy kogokolwiek, to idźcie do kobiety. I w ogóle sprawy związane z kobietami mogą być ważne. Dobra karta do analizowania różnych rzeczy, zgłębiania wiedzy yy, i kierowania się intelektem, rozumem. Yy, I tutaj mieliśmy wagę skorpiona strzelca. Teraz karta dla koziorożca. Koziorożec, dziewiątka denarów. Dziewiątka denarów, karta poczucia bezpieczeństwa, przepychu, dobrobytu. Bym powiedziała takiego yy, niebania się o przyszłość. No bo oczywiście można powiedzieć koziorożec, koziorożcowi nierówny, ale dzisiaj nic złego nie powinno się dziać. Eee, może nie wycofujcie się z działań, może ba, bądźcie bardziej aktywni zawodowo. Eee, zastanawiam się, jak na mnie będzie ta karta działała, bo jako koziorożec, ale ja na przykład dzisiaj nie będę w samotności, jak kobieta na obrazku, bo ja dzisiaj proszę Państwa z piątku na sobotę będę pa dla Państwa prowadziła program tajemnice losu w Polsacie. Natomiast dobra karta do spraw zawodowo-finansowych. Teraz patrzymy wodnika. Wodnika. Wo u wodnika e, Król Miecz. Czyli, drogi wodniku, e, dobrze by było, żebyś dzisiaj wszystkich swoich spraw e, urzędowych, papierowych, związanych z dokumentami przypilnował. Może jakieś płatności zaległych rachunków. E, to jest jedno znaczenie tej karty. Drugie znaczenie, jeżeli bym chciała w bardzo dużym negatywie, ale na razie nie widzę, żeby to miało być w negatywie, ale uważaj na różnego rodzaju mandaty, żeby gdzieś źle nie zaparkować, żeby później nie było y konieczności zapłacenia, mm, ale również bym powiedziała, może warto byłoby dzisiaj poradzić się y jakiejś osoby prawnej, w jakiejś sprawie albo z kimś mądrym, z doświadczeniem, nawet nieprawnikiem porozmawiać. Ewentualnie może być to banalnie oznaczać, że sprawy związane z, męż z, z mężczyzną dla wszystkich, czy dla mężczyzn, dla kobiet będą wa ważne, bo to jest karta dworska. Ryby, 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 nie na niby, a naprawdę. O, ryby kochane, ryby, kochane, czwórka, pucharów, karta zawoalowania, karta iluzji bycia w swoim świecie, odpłynięcie w swoje marzenia albo zbyt silne zatopienie się w problemy i niezauważanie możliwości, jakie są obok was. Czyli obudźcie się z marazmu, z narzekania i nie prześpijcie dnia. Baran. Piątka była, piątka była wal, karta walki. Dzisiaj możecie z kimś walczyć, może będziecie walczyli z, sami ze sobą. <gry> Bo jeżeli chodzi o kartę walki, to ja zawsze przy niej mówię, że jest to karta, są w jednej drużynie, ale walczą przeciwko sobie, tak? Być może to będzie walka wewnętrzna, wasza zrobić to, albo zrobić tamto, nie robić tego, albo nie robić tamtego, albo z kimś bliskim będziecie mieli ostrą wymianę zdań. Byk. Byk 18 października. Muszę wybrać jedną kartę, nie będę podglądała. Karta dwójka mieczy. No, dwójki mieczy nie lubię. To jest taka karta, ja zawsze mówię X. To jest karta y, trudnych stanów emocjonalnych w spiral tarocie. Jest to karta chodzenia nad przedpaścią z zamkniętymi oczami. I miejmy nadzieję, że to będzie dotyczyło Waszych stanów emocjonalnych, a nie. Zdarzeń życiowych, więc jeżeli chodzi o zdarzenia życiowe, może być trudniejszy dzień, <laughs> możecie mieć trudniejszy czas, w, w ciemnych kolorach widzieć rzeczywistość. I kochani, kochani, teraz mamy bliźnięta. Bliźnięta, karta dwójka była bardzo dobra karta do spotkań towarzyskich, do spotkań uczuciowych, do spotkań seksualnych, do robienia czegoś we dwoje, bym powiedziała do zakładania spółek albo zapoznawania się wzajemnie, do cieszenia się życiem i pozwólcie sobie na emocje, nawet na nadmiar emocji. Kochani, dziękuję, dziękuję i do zobaczenia jutro w sobotę.